Witam, witam w kolejnym podcaście. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie pamiętam jaki to jest numer, ale co tam, chyba, <grym> chyba osiemnasty. Chyba osiemnasty, ja wiem, że ze mną numer trzy, ogólnie nie liczę, sora. Tak, o tyle wiem, ja też nie liczę, także z pamięci, luciutko. Dzisiaj y, będziemy omawiać temat, który chyba padł w jakimś ostatnim albo w przedostatnim odcinku. I uznaliśmy, że całkiem jest spoko. Chyba w ostatnim, bo. bo chyba nawet w ostatnim. nie w ostatnim. ostatnim nie, o nim gadać. nie, w ostatnim. Nieważne. 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 W każdym razie, e, przeczytam w sumie pytanie, e, byście wiedzieli o co chodzi w tym pytanie, zdanie. E, co by było, gdyby kolejne pokolenie Naruto byłoby zmianą wioski i przedstawieniem tamtejszych postaci, nowych klanów i tym podobnie, wtedy taki Boruto byłby bardziej kimś na zasadzie, aha, czyli to jest syn Naruto, ale historia by się skupiła na jakimś innym kolesiu z Iwagakure. To pewnie podane po prostu, jakieś, jakaś wioska. Taka przykładowo, y Tak, y także możemy sobie rozwijać, jak chcemy. Dawaj! Nie, tak, tak nie, bo, bo ja założyłem, że jak ten, jak ja gadam, ciężko mi przerwać, ty się nie wcinasz, to muszę ci trochę tak wiesz, żebyś też coś wcinał. No to nie musisz. To nie było, że tylko jesteś, jesteś tym tłem? Mów, Ale ogólnie, mam? przede wszystkim, jak mocno przy tym temacie musimy się trzymać z tego, co wiemy na temat innych wiosek? Bo szczerze, moja pamięć trochę zawodzi, jeżeli chodzi o jakiekolwiek informacje dotyczące innych wiosek. No to, to ogółem to powiem tak, ja, yy, Sokka akurat też, przygotowaliśmy się do tego podcastu jak zazwyczaj do większości, czyli wcale, wcale. E, ale, ale spokojnie, bo yy, to, że nie pamiętasz, to nie dlatego, że masz bardzo słabą pamięć. No może masz, ale yy, to nie jest jedyny powód w takim razie, bo yy, inne wioski, to jest, wszystkie wioski poza Konohą, to jest jakieś 10% Naruto, może. Oj, Myślę, że w sensie. Tak, Tak to praktycznie... Prawie nic nie wiadomo o tych wioskach. Znaczy, dobra, to jest tak. Jest kraj błyskawicy. To yy, w kraju błyskawicy tam jest jakaś wioska, nie pamiętam jak się nazywała dokładnie sorry, guys. Yy, i, i w te, w te, tam się charakteryzują typy, że są szybcy i używają y, natur błyskawicy W kraju wody, y, tam Kirigakure jest To jakich oni używają? Suitonów, no i jest jeszcze Konoha Gakure, W których y, są w kraju ognia, nie? Więc używają wszystkich rzutów. <noise> oni on tak <noise> tutaj, tutaj kraj wody, woda Kraj błyskawicy, błyskawica y, Konoha, kraj ognia, wszystko Także, tak to wygląda mniej więcej mm. Czy, 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 masz jakąś ulubioną, ulubioną nie wiem, wioskę, I guess, albo kraj, który natury czakry, cokolwiek poza właśnie konohą? Mm, właśnie poza konohą i tu się zaczynają schody, no. nie? Dla mnie najbardziej interesująca chyba jest Kirigakure przez to, co było o niej mówione w pierwszej serii, na zasadzie tam w trakcie walki z zabuzą, nie? Było trochę poruszane o Kirigakure. Mm, między innymi to, jak tam się odbywają te, odbywały się wcześniej te ich egzaminy, żeby wyjść z akademii i tak dalej. Mm -hmm. I Kiry, która jest dla mnie o tyle ciekawa, że mm, w sensie no tak jak byśmy mieli sobie gdybać pod ten temat, który dzisiaj mamy, to że ciekawe, jak to u nich wygląda na ten moment, nie? Że, że z takiej krwawej wioski, gdzie wszystko mm -hmm. było takie straszne i, i okrutne. To Jak to wygląda na ten moment, z, zwłaszcza, z, no, czy... zwłaszcza z obecnym Kage, który moim zdaniem jest taką trochę, nie wiem, kluchą, która się nie nadaje na tego no, Kage, nie. ale. Znaczy, był jeden ark w Boruto. W sumie, w, w, pamiętam, z tego co ja jeszcze oglądałem, to był ark y, właśnie w Kirigakure i był jeszcze ark, coś tam z Onokim. Ja go nie, chyba nie skończyłem do końca. No ten ark z Onokim z był, był dla mnie strasznie by było... nudny. Tak, tak. I ten Ark z Kirgekura również był strasznie nudny. Też. Trochę ta postać jedna główna była tam całkiem okej. Okay, mhm. Ale reszta, takie oplucie totalne siedmiu mistrzów miecza, czyli takie. O Boże! To, było, to były takie gówna po prostu z, z tych, tych ninja samozwańczych, że masakra. Więc tam oni się bardzo rozwinęli i tak dalej, I niby tam już nie ma takiego, krwawo wioska, to już nie istnieje. A ci starzy, starsi chcieliby wrócić czasami do tej krwałej wioski, i tak to miało wyglądać niby. No tylko to jest takie właśnie troszeczkę powiedziane jest tak duży timeskip, że trochę lipa, ale tutaj się mogę zgodzić, że taka Kirigakure to jest trochę taka najbardziej ninjowska wioska, w mm -hmm. sensie oni tam się nie boją zabijać. Oni mają jakichś tych ojninów całych, którzy oni po prostu mają ci przynieść głowę czyjąś, żeby tak, mieć tak, dowód, no. że, że ktoś nie żyje I, i, i to jest takie najbardziej hardkorowe, a nie takie light ninja y, w kolu Hagakure, gdzie było powiedziane, w, tam Sakura jak y, myślała, że Sasek umarł y, w tym pierwszym arku, mm -hmm. to było, że coś tam jest jakaś reguła, któraś tam, że ninja nie może mieć żadnych uczuć, nie? Tymczasem to się nigdy nie wydarzyło, toru, to chyba, że ninja nie żadnych uczuć. Już pierwszy ark temu przeczy, bo Zabuza się spłakał tam. W sensie nie, że jakoś negatywnie o tym mówię, tylko że on rzeczywiście grał takiego twardego ziomka, nie? No, no, no. Ale to nie był twardym ziomkiem, że tak powiem więc no. Mm. Ja w ogóle nie wiem, no czy nam wyjdzie ten, ten, ten temat, czy, czy ten temat nie zmieni się po prostu w rozmowę o wioskach, zamiast w takie nasze gdybania. No <laughs> no, na początek może ja chciałem do tego zapytać, jaka wioska ci najbardziej jakby interesowała, czy styl, bo mnie y, akurat, powiem tak, y, Onoki właśnie, te, te, te kage jakoś tak, ten kraj ziemi najmniej mi obchodzi. No mnie też, wrażenie. że powiedziałeś. Że to... Kirigakure jak powiedziałaś, to tylko dlatego, że właśnie na Naruto Bardzo wolno, ale rewatchujemy I, i e, był początek, trochę przypomnienie i tam rzeczywiście jest to całkiem spoko poprowadzone, To jest trochę co innego e, Później mamy... O Boże, e, Kraj Błyskawicy chcę zostawić na koniec, bo chcę, chcę do niego przejść Chyba ten by, bym najbardziej chciał rozwinąć, ale jest jeszcze Kraj e, wiatru, czyli, czyli mamy kure, to tutaj trochę wiemy, nie? Bo jest gara. W sensie no mamy tak. mamy jakiś taki, e, powiedzmy, że jest Konohagakure 90%, kure 5% i cała reszta to kolejne 5%. No i też tak tam gdzieś po, tak. chyba w filerach było jeszcze też ten egzamin, był w Sunie, no nie? Jeszcze w Shibudanie. Był. On całkiem spoko był. No. No to, no to tyle wiemy o Sunie, trochę więcej, nie? Jak tam egzaminy wyglądają. Tak, tak, no to, to, to trochę wiemy, i ja dlatego chciałem przejść na koniec do kraju błyskawicy, bo to nie jest tak, że Jezu jakoś najbardziej lubię na świecie. Nie mam ulubionych wiosek. Tak samo jak ludzie mnie tak długo męczyni, Eryoszyka, e, jest Twoja ulubiona postać, że ja po prostu zrobiłem w końcu topkę ulubionych postaci i <laughs> miałem tak. Pierwsze Itachi na bank, drugie Naruto. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, nie wiem, dziesiąte, nie wiem, po prostu wymyśliłem, <grym> wziąłem jakieś postacie i pf, klepałem tam je. Do dzisiaj nie wiem, jak, jak wygląda ta topka, także nie mam też ulubiony wioski. Na pewno nie jest nią konocha, bo jest przeżarta, można powiedzieć, dlatego jest ten komentarz mniej więcej. I, I chciałbym chyba najbardziej właśnie Kraj Błyskawicy, bo on tam trochę został przedstawiony, nie? Yy, bo my mieliśmy Kidara Rabi, mieliśmy Raikage, w sensie A... Coś tam zostało ruszone, ale nie wiem, no jakoś takie, te, te właśnie Rajtony i tak dalej mnie trochę e, bardziej interesują, bo ja też, e, no w sumie, spoiler taki, jutro wrzucam dla Was, jutro jak ten podcast wyjdzie, wrzucam wszystkie Rajtony w Naruto, wszystkie Jutsu Rajtonowe. Jakoś, jakoś to spoko wygląda, mam wrażenie, I, i chciałem, żeby to zostało bardzo rozbudowane. Tak. Teraz te, twoje kolejne mówienie. Wiem, że moje kolejne <laughs> mówienie. Wiesz co, bo do, do było tam kilka spoko postaci pokazanych i tych jutsu, ale jakby samego takiego życia w wiosce to kompletnie nie, nie świta nic, co było pokazane tam w Kumogakura, nie? Bo to jest Kumo, tak? A, tak, tak. Chyba tak. No, no. Y, to, to Coś tam było, że oni mieszkają właśnie tak jakby trochę w, w górach? Nie no, powiem, że, że, powiem, że to są w sensie takie Na pewno góry... pasmo górskie no tak, tak? Blisko, ale, to... y, ale tak... Y... Nie wiem, no w sensie to, no, no, to, to totalnie to wygląda, nic na temat takiej społeczności nie? czy cokolwiek takiego no, nie, nie było poruszane, no. tak mi się wydaje. Dlatego y, dla mnie Kumo też jest gdzieś tam na końcu tych wiosek, które mnie interesują w zasadzie. O. No właśnie ja bym chciał, bo, bo, bo bardziej interesujące mam wrażenie, niż ten kraj ziemi i, i właśnie cały Onoki. Nie wiem, w ogóle mnie nie interesuje hop. Yy. Także tutaj bym chciał, bo, bo to mogło być całkiem spoko poprowadzone, I, guess. I I samo to, bo w sumie nie mam czego za bardzo powiedzieć o wioskach więcej, wiecie. Więc powiem, powiem jak ja bym wiedział, właśnie Boruto. Wiecie, Naruto ma ten problem, że wszystko się skupia wokół Konochy. Ale już nawet nie wiem, czy od strony innej wioski fajnie by było zacząć to Buruto, czy, czy w sumie nie Buruto, bo nie byłby tam główny bohater, tylko jakiś inny świruto yy, i, i po prostu on by sobie był w, tej, w tym kołogo yy, czy nawet z perspektywy jakiejś organizacji, tak jak mieliście Akackiej, to z ich perspektywy, że oni spotykają, i na przykład nie wiemy na początku, że to są yy, ten że to są źli albo coś, nie? Bo, bo to też mogło być fajne, a nie znowu. No tak, jak chociażby teraz, kopia. jak jest ta kara w Boruto, to poprowadzenie tego bardziej mhm. od strony kary niż od strony, jakby mhm. bardziej, żeby poprowadzić to od strony na przykład antagonistów niż od strony protagonistów i pokazać, jakby wyglądało to właśnie y, od strony kary, że oni siedzą, nie wiem, w jakiej oni wiosce siedzą, gdzie oni się tam ukrywają, ale też tam, y, mhm. jak, jak tego kałakiego gdzieś tam pozyskiwali z innej wioski, to gdzieś tam więcej tego pokazać. Czy, czy, czy chociażby, nie wiem, pokazać z jakich wiosek są te postacie z Kary i jakoś tak bardziej zaczerpnąć z tego wszystkiego, żeby pokazać zróżnicowanie tych postaci na zasadzie pochodzenia, nie, że, że w zależności z tego z jakiej wioski jesteś, no to jednak są jakieś tam różnice, bo tak to ja mam wrażenie, że to gdzieś tam strasznie jest takie utarte, że nie ma takich różnic kulturowych czy coś takiego w, w Naruto no właśnie, czy Boruto. Nie... Niby nie ma, a jednak są. W sensie, wiesz, jak się doszukasz to tak, ale tego tak trochę nie widać. W sensie, no mówię ci, że wiesz, niby w kraju błyskawicy jakoś posługuje się naturą błyskawicy, ale oczywiście mogą też innymi i okazuje się. No, ale jakby to jest tylko natura czakry. no Że to jest jakby. Taki nie? No, ale taka jedyna w zasadzie, ale mnie bardziej chodzi na zasadzie, wiesz, że że tak jak chociażby w tym Kiryga białeś, miałeś, że, że ci ludzie są tacy bardziej wyssani z uczuć, nie? No to żeby tak, tego tak, typu tak. rzeczy były bardziej gdzieś tam nasycone w postaciach w zależności mhm. od pochodzenia. A tak, to, 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 to w sumie po co są te wioski, ja nie wiem. Mógłby sobie być tak. jeden bo, świat bo... I, i tak bez różnicy. Ja. Ja ten, e, sięgam do pamięci cały czas do swojego filmiku z geografią i polityką, narutową, z którego nic prawie nie pamiętam, bo to było tak dawno i tak dużo informacji, to był jeden z najgorszych moich odcinków. Ogląda się bardzo dobrze, ale bardzo ciężko mi się go. Bo to nie pamiętam, czy ja. Nie, akurat to montował Tusiek, akurat. E, ale... ale samo nagrywanie, bo to było długie, żmudne, nie chciałem się tego nagrywać, ale udało się. W każdym razie pamiętam, że tam było, były małe różnice, bo Hokage w Konoszce jest niby tam demokratycznie, chociaż tak jest niby demokracja, ale ludzie nie za bardzo tego wybierają, tylko jakaś tam rada. Ale na przykład chyba, chyba właśnie e, Raikage mhm. e, jest wybierany e, przez jakąś rodzinę, jakby nas, następce mają, nie? więc tu już jest jakaś różnica, ale to, to jest tak zostało powiedziane trochę, no, był sobie i to tyle. To ja szczerze no, tego wątku nawet z, z wybieraniem rajkaga nawet nie kojarzę, szczerze powiedziałaś. Ja, ja też nie pamiętam, żeby coś takiego było. Bo mogę się mylić, może nie o tym mówię Kage, nie? Mhm. Ale w każdym razie y wiem, że jakiś tam był, wybierany po prostu poprzez rodzinę. E, że, że powiedzmy ten syn albo ktoś, ktoś bliższy, ktoś coś tam. E, bo chyba właśnie czwarty Reikage został wybrany, bo tam był kimś dla trzeciego Reikage. Już nie pamiętam kto. Kto, kto, kim był, ale, ale coś, coś takiego było powiedziane i to, i to tyle informacji jest, nie? Mm -hmm. a, a nie, że chyba wprost zostało powiedziane. No i to, to już jest jakaś różnica, więc wiecie, te wioski niby się różnią troszeczkę, no bo muszą się różnić, albo przynajmniej powinny się różnić, ale no tak średnio zostało nam to przekazane. No, no ja wiem, wiem, że było kilka odcinków, ale jakby właśnie się wgłębić w to i nie zrobić kopii konochy, to mogłoby być bardzo ciekawe, bo, wiecie, mogłoby być tak, że byłby sobie kraj błyskawicy, tam Kumogakure, macie wioska, ale to ona się niczym nie różni od konochy, to w sumie to nie ma za bardzo y różnicy, czy zrobicie to w konoszce, czy w Kumogakure, jeżeli one będą takie same. No, tylko też z drugiej strony bierzemy sobie taką inną wioskę, żeby tam poprowadzić fabułę i, i co? I nagle y, wyrasta nam ktoś y, p, y, podobnej siły do Naruto, żeby mieć jak ciągnąć taką fabułę, że gdzieś tam po drugiej no. stronie globu se, żyje jakiś y, typek, który ma lisa dziewięciogenia z tego w sobie, ale w sumie to co tam z nim, bo u nas jest ktoś silniejszy, w sensie no to już by było też trochę xd poprowadzenie czegoś takiego. Ale... W... Nie ja powiem ci tak. Wcale tak się dzieje w każdym tasiemce. Wcale to nie jest tak, że miała, miałaś tego Naruto, który był uber silny i pojawiły się Akacki, ale się skończyło akacki, To się pojawił Madara, i Obito i wszyscy i tak za każdym razem. To jest. To ja, ja tego najbardziej. to jest jedna z najbardziej znienawidzonych rzeczy u mnie właśnie w tasiemcach czy w Anime, czyli brak w ogóle skali i to jest coś takiego, że no, jesteś najsilniejszy, tak jak było w Dragon Ballu. Jest Goku, jesteś kur... najsilniejszy, nie? Pokonujesz wszystkich, ale jednak nikt nie wiedział na świecie, że istnieje ktoś jeszcze silniejszy od, nie... od ciebie i przychodzi ktoś 10 razy silniejszy, i on teraz musi trening, trening dowalać, a potem się okazuje, że, ej sorry, zapomnieliście mi powiedzieć przez całą serię, że bogowie byli jeszcze, nie? Także yy, macie tutaj bogów, ale spokojnie, jak ich pokonacie, to znajdziemy kogoś nowego, nie? Także. To, to, to Myślę, że to ludzie w anime się przyzwyczaili, że, że nagle by wyrósł ktoś silniejszy, lepszy, bo po bo coś tam, bo jakaś nowa forma Jujuriki, tylko że inaczej się nazywa i masz od czakry. No, tylko też w no. sumie, gdyby poprowadzić coś takiego jak yy, Boruto tylko w innej wiosce, to y, przede wszystkim, czy byłoby to na zasadzie, jest sobie jakaś postać, która żyła już sobie za czasów, tam, na przykład, Wielkiej Wojny, czy jest to ktoś w wieku Boruto, nie? Czy jest to sobie jakiś dzieciak i mamy po prostu Naruto od samego początku, tak jak było, tylko w innej wiosce, czy jednak jest to kontynuacja, tylko w innej wiosce? Właśnie, bo. Pierwsze, co mi się dobrze powiedziałaś, bo ja zapomniałem, bo przed podcastem sobie przemyślałem trochę też to, że może to być w sumie to samo, tylko z innej perspektywy, co na dłuższą metę byłoby prawdopodobnie męczące, ale nie opowiedziane, że mogłoby być źle przeprowadzone, bo no, wiemy, że coś się zdarzy, nie? Ale niekoniecznie musimy wiedzieć yy, kiedy, niekoniecznie musimy wiedzieć. Yy, po poznać też perspektywę. Trochę drugiej strony mogłoby się okazać, nawet, że to, co Naruto uważał za dobre, niekoniecznie było takie świetne, nie? W sensie, że masz jakąś perspektywę, załóżmy zabuzy, nie? Tak sobie rzucę. I że, że, że yy, może jego perspektywa była słuszniejsza, a Naruto jako ten dobry, yy, no i Kakashi i tam w ogóle Team 7, ich pokonali, a mogło się okazać, że wiesz, oni mieli cenniejsze, jakby. Potrzeby dlaczego chcieli rozwalić ten most chociażby, nie? No, no tak, no, bo musieliśmy napisać trochę e, Tak tą naprawdę wszystkie te przekonania Naruto to są dokładnie no, może nie dokładnie, ale to są praktycznie takie same przekonania jak miał pierwszy tam trzeci, czwarty, uh -huh. piąty Hokage, no nie, że jakby ta, 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 ta cała hmm. wola mologna. ognia jest przekazywana, no nie, że żaden z tych Kage jakoś super się nie wyróżniał swoimi poglądami, może oprócz drugiego. Y ale tak to no, on jest też to, to... ciągnął, ale trochę na swój sposób no no no, no właśnie, ale y, gdyby w innych wioskach też to było na podobnej zasadzie, że y, kage mniej więcej takie same wartości wyznają, ale są inne niż w drugiej wiosce no to może by było to, byłoby to ciekawsze niż tak jak teraz jest, kurde, to, to Boruto i masz Hokage, który wyznaje te same wartości co każdy inny wcześniejszy Nie. Hokage i, i masz to powielanie schematów no? i teraz masz tylko zagwozdkę, czy jak już będzie Timeskip w Boruto, to będziesz miał y, powielenie... Y, związku, który był Minato Kushina, czy będziesz miał powielenie tego, co jest teraz Naruto Hinata, jak będzie Boruto wybierał albo Saradę, albo tą przewodniczącą, jak, jak będzie już miał jakiś związek no. budować, w sensie no to jest takie XD, bo, bo jakby cały czas to zatacza koło, no nie, wszystko... I, I to od przekonań po jakieś tam y, szypowanie, czy, czy co, jak to tam nazwać, jakkolwiek to nazwać. A, no jednak, y, wydaje mi się, że gdybyśmy dostali tą serię w innej wiosce, to, to by to, to nie jest jednoznaczne z tym, że dostalibyśmy powieść świeżości, ale na pewno y, twórca miałby szeroki, szeroki wachlarz, żeby się wykazać czymś A, totalnie nowym, no nie? No problem w to, że w Naruto jest w to, że powielanie tych schematów istnieje i jest ciągle. To, to ja, ja tego też, to jest kolejna rzecz, której ja nienawidzę. Niektórzy uważają, że nie wiem, w Boruto jakieś takie, są właśnie easter eggi, gdzie ludzie używają dosłownie tych samych ruchów. Tam pamiętam, że jak robiłem jakiś odcinek chyba o egzaminie na Chunina w Boruto, to tam Shikadai i Shikamaru, jeżeli się nie mylę, używali... Takich samych ruchów ciała, na przykład, przy, przy atakach, czy coś. Czy, mogę się mylić co do postaci, ale na pewno było, dosłownie widziałem z jeden do jednego to samo, albo właśnie, y oczywiście, y standardowo test z dzwoneczkami, powtarzany milion razy, bo to również był. I niektórzy uważają to, o, a, fajne, to ja tego nie Ja po prostu. Chciałbym, żeby ten test nad dzwoneczk z dzwoneczkami, który był bardzo fajnie poprowadzony w pierwszym Naruto, został w pierwszym Naruto, zrobił go Kakashi, nigdy więcej, a później zaczęli tym srać po prostu. I e, ja nie oglądam Naruto. E, może kiedy. Chciałbym. E, dojść do tego momentu, jak czuję całe Naruto Naruto Shibuna, już to mówiłem na razy. E, ale je, jestem w stanie się praktycznie z tą założyć, że będzie. E, nie, dobra, może się nie będę zakładał, bo z tego co wiem, to, to Boruto, Boruto jest, to, to trochę są odstępstwa od tego powtarzalności, ale domyślam się, że jest duża szansa na to, że to będzie właśnie powtórka w związku z, czyjegoś z, z kimś z poprzednich z serii, tak samo jak... Nowa drużyna siódma, witam. Kto, kto to może być? Nigdy się nie dowiemy, kto to będzie w Boru, prawda? Wcale nie wiadomo tego od razu, bo jest powtarzalność, nie? Z, znaczy, I, wiesz, to, to było tak, że oni dostali jakiś tam inny numer, nie? I oni, jakby sami potem poprosili, żeby dostać siódemkę, żeby im zmienili na swoje drużyny, żeby to było takie sentimentalne, Ale już nawet ale no, nie, tak chodzi, nie chodzi o sam numer, nie? Ale no. no. Wiesz, a, o a bardziej w sensie... chodzi o to, że skład tej drużyny, dobra, rozumiem, rozumiem. Tak, bo, okay. bo jeszcze o ile tak trochę zostało powiedziane w, w, w Naruto, że jest Inoshikacho, mm. że zawsze jest mm -hmm. takie samo, to jeszcze jestem w stanie jakby przełknąć. To jest, wiesz, przez lata budowane i tak dalej, ale dokładnie takie same historie, co tam 50 powiedzmy lat, czy nawet mniej, no, to jest takie. No tak, ja jeszcze. Wiem, że to jest możliwe w świecie realnym nawet, nie? Mm -hmm. Ale to, to nie, nie, ogląda się ciekawie. Nie, nie jestem po to, żeby widzieć. Z, zarówno jestem trochę, żeby wiedzieć realizm, a po drugie też nie jestem, bo je, jednak powinno być to show, a nie znowu to samo. I jeszcze o ile w pierwszym Naruto mieliśmy powiedziane, że jakby Sasuke i Naruto są w jednej drużynie przez to, że gdzieś tam w przyszłości przewidują, że Sasuke z Sharinganem będzie mógł kontrolować yy, tego, jakby się wymknął Naruto spod kontroli, tak, yy, no jakby tutaj nie mamy żadnego powodu, dla którego Sarada musiała być umieszczona w drużynie z Boruto, no nie? Mhm. Znaczy to, to jak raz to powiedziałaś, wiem, że takie padły słowa, ale chyba ludzie mi wypominają, że to jest bodajże w filerach powiedziane, bo to nie było na pewno na samym, samym początku. To było, tylko, było tak, on, to, to on było w filerach, to było, to było w filerach o Kakashim, jak on tam, jakby cała mhm. historia Kakashiego to było chyba w tych filerach powiedziane. Aha, no. No to, to w każdym razie, no to było całkiem, jak, jakieś jakieś uzasadnienie jednak jest, nie? Mm. A w Boruto to jest, to jest, nie wiem co, właśnie o, o ile w Naruto jeszcze na początku było podane, że to jest tak, Naruto jest najgłupszy, najgorsze wyniki, Sasuke najlepsze no, a tak, Sakura tak. jest dobra teoretycznie, ale praktycznie, czyli powiedzmy jest na równi, mm. tak w Boruto, Sarada, Mitsuki i Boruto, oni wszystkimi, wszyscy są koksami w porównaniu do całej reszty. To, to czemu? Wzięli trzech najlepszych do jednej grupy, a, a reszta, e, macie tam? Trochę takie niepernie. No, mnie się Zda ogólnie balansy. strasznie, bo to nie podoba pod, pod tymi względami, że i tam charakternie te dzieci są strasznie podobne do tych no. rodziców. Już, już mogliby bardziej wymieszać te charaktery, bo ja rozumiem, że, że w jakiś tam sposób to dziecko musi być podobne do tego rodzica, ale te dzieci i wizualnie, i, i z charakterów tak. są aż za bardzo. Znaczy, aż za bardzo po prostu. Co ciekawe, mi też się to nie podoba, ale jest jeden taki przykład, konkretnie Shikadai, który jest kopią. Po prostu Shikamaru, ale mi się podobał. W sensie lubiłem go od razu. Jest bar bardzo, bardzo, bardzo podobny. W 90% to jest Shikamaru, nie? Mm -hmm. y to, to Shikada jest 90% Shikamaru, ale podobało mi się. Może dlatego, że trochę. Pomimo tego, że Shikada Shikamaru jest jednym z najbardziej ulubionych, mam wrażenie, tych pobocznych postaci, tak y moim zdaniem jest y i tak niedosyt jego, nie? Także tutaj mi się podobało to. Że, że jest takie sobie szykadaj, Ale reszta, no to, to właśnie. Niektórzy powiedzą, o fajne isteregi. Bo tam z tego co powiem, nawet później też Sarada zaczęła używać Shanaro, nie? No, I jest, tak dalej. No, a teraz I, i jeszcze. Teraz, a dla mnie to jest takie. Teraz jeszcze Sarada się y, nauczyła Chidori. I, I też jest, mm -hmm. y, no, no nie wiem, z, z jednej strony to jest takie, no dobra, rozumiem, że przekazywane jakieś tam jutsu z pokolenia na pokolenie, y, z drugiej strony y, strasznie powielane jest to wszystko, w sensie jak już się da. uczą tych y, jutsu od swoich rodziców, co w ogóle dla mnie jest trochę... Trochę jest dla mnie zaskakujące. Ja w ogóle za trzy lata temu robiłam filmik na swój kanał, który został zdjęty przez YouTube. Dziękuję YouTube, że jakieś takie silne te dzieci w Buruto i dalej jakby tak uważam, że te dzieci w Buruto są za silne. Bo... Ja robiłem taki sam filmik. No. <laughs> no. Że że... No, no i mnie wybiłeś. No. Co? <laughs> Kto od kogo ściągnął temat, no? <laughs> o, Boże. Co, co ja chciałam powiedzieć? YouTube ci zdjął, robiłaś silnik o tym, że, że dzieci bronią No, ym, dobra, jak się. Yes. Od początku, może jakoś. Yy, denerwuje mnie to, że, że te dzieci są aż tak silne, i yy, jeszcze spoko by było gdyby. Yy, one były w stanie, ale już po time skipie może y, mieszać te jutsu y, od taty i od mamy, jeżeli już je poznają, nie? A nie że jakby to jest, mm. że znają jutsu od taty, znają jutsu od mamy i używają tych samych jutsu zamiast w jakiś sposób je połączyć, bo skoro już te dzieci są takie silne, no to niech idzie to w tę stronę, że dostaniemy jakąś nowość dzięki temu no, nie, że oni jakoś swoją pracą będą w stanie połączyć tam jakieś dwa kluczowe jutsu swoich rodziców, robiąc z tego coś swojego, mhm. a, a nie, że jakby cały czas dostajemy odgrzewany kotlet, tylko już nie jest to od dwóch postaci, tylko teraz jedna postać używa dwóch jutsu, no, nie? Tak. To znaczy, to może się wydarzyć i pewnie nawet się wydarzy. Niby można by to uzasadnić tym, że wiesz, one są jeszcze takie za słabe, bo, bo było powiedziane, że łączenie dwóch technik to jest w sensie, nie wiem, dodanie natury, natury czakry do, do Rasengana było czymś bardzo ciężkim, nie? Dlatego Naruto to robił całe trzy dni, a Mina to przez całe życie nie mógł zrobić. Powiecie, Naruto jest po prostu geniuszem, a Mina to nie, <ścoughs> ale, ale wiesz, można uzasadnić tym, że oni są po prostu za słabi, co jest trochę bzdurą, bo oni są aż za silni, ale, ale wiesz. A pewnie dojdzie taki moment, że oni w końcu to połączą. Pamiętam, że Buruto był jak on miał, Jin bodajże, który używał bardziej technik bodajże Saya, ale było kawałek, gdzie chyba uczyła go Ino, ten Inno Jutsu, i nie wiem, czy jakkolwiek to łączył. Czy po prostu było, że właśnie on się nauczył trochę od matki, trochę od ojca? No łączyć to, właśnie nie łączył, ale on też właśnie od tyle że on gdzieś tam y, to przeplata, tak mi się przynajmniej kojarzy. Ale na przykład jak masz Shikadaya, to on od Temari totalnie nic, tak mi się wydaje, nie? Aha. Że on jakby totalnie, Aha. w Kamaru go pchają, żeby to była taka kopia Shikamaru i no mhm. nie, nie masz nic kompletnie w jego zdolnościach, tak od strony Temarii. No, więc on już jest taką totalną kopią, to kopią, nie? No, ale szkoda, bo w sumie Temari to jest koksuwa. No. W sumie chyba jedyna e, z tego, powiedzmy, młodego pokolenia która jest naprawdę zajebistą postacią i już od samego początku badas, a potem jeszcze pamiętam w Boruto rozstawiała po kątach Ishikadaya i Ishikamaru, No, taka twarda babka bardzo, bardzo spoko. Nie, no to szkoda, że, że tam nie pocisnęli, bo pewnie domyślam się, że większość jest ciśnięta y, konochy, nie? A y, co z tego? Przecież tsunami? Ta cunada mówię, te mary nie pochodzi z Konochy, więc trochę można olać. Tak samo jak pamiętam był gość na egzaminie. E, pomimo tego, że lalkarze jednocześnie są trochę olani, czy, czy marionetkarze, nie e, To, to... I jakoś mnie bardzo nie interesuje. tak jak robiłem o nich materiał, tam wszystko o tych, o tych marionetkarzach, czy tam, jak to nazwałem, nieważne już, to, to trochę się tak zainteresowałem, I, i szkoda, to jak oglądałem Boruto, to tam był tam właśnie gościu z, z, z Sunogakure, i on musiał oczywiście, bodajże, uwaga, spoiler, bo pewnie w ogóle się nie spodziewacie po tym, kto jest przeciwnikiem, ja już nie pamiętam, y, ale, ale oczywiście przegrał. Y, a szkoda, bo. Zastosował trochę takich technik, których nie za bardzo widzieliśmy e, przedtem, co było bardzo spoko rozwinięciem, ale się okazało, że gościu, który jest trochę takim badasem, finalnie badaje, że chyba jakoś tak właśnie się zryczał, że o Boże, przegrałem mhm. e, i ciamajda taka, nie? No. Także e, szkoda. I, I to fajny był właśnie taki ruch, że o, coś tutaj może pójść po stronie na przykład Sunuga akurat, trochę rozwinieć tego, ale nie, po co? <noise> <To> co? <noise> po co? Ale właśnie dla mnie to by <noise> było spoko, gdyby na przykład Shikada już nawet nie w stronę Temari, ale żeby się tak bardziej zainteresował, wiesz, yy, no, chociażby krajem, z którego pochodzi yy, jego matka i na przykład by się no. mógł zainteresować właśnie yy, chociażby tym, nie wiem, jak to by się nazywa, lalkarstwem, nie, nie wiem, w sensie, wiesz, no. żeby on jakoś tam wiem. zaczerpnął też czegoś z... Z tej SUNY, skoro już ma korzenie stamtąd, no nie? Bo moim zdaniem byłoby to na przykład ciekawe i to by było coś, co by można było fajnie połączyć technikę wiązania cieniem z właśnie na przykład tym lekarstwem, czy nie wiem, jak to się nazwać, nie, no. nie mam pojęcia, jak to nazwać, no, no, no. ale wydaje mi się, że byłoby no, to, to, to ciekawe. jest znaczy akurat w, znaczy można wiesz oczywiścież tak i on mógłby się tego nauczyć tylko że no, chyba nie pasowałoby akurat jego larkarstwo, bo Temari nie miała z tym nic wspólnego no, ale jego, Ale jego... jakoś taka właśnie brutalna siła czy właśnie ten wachlarz coś połączyć wachlarz z chociażby tym z cieniem może jakoś cokolwiek no nie wiem no, ja, ja nie jestem tutaj <laughs> od <tym, że śmiech> <o tym, że śmiech> to. Ale dzisiaj mieliśmy to robić <laughs> Tak, jeszcze tutaj. nie zaczęliśmy. Znaczy, nie, no czy nie, myślę, że trochę powiedzieliśmy też na ten temat, że spoko bardzo by było, jakby była inna perspektywa niż Konochy. Znaczy, oczywiście były, ale no, biednie przedstawione. No, no, po prostu większość to jest coś takiego, że no, Konocha jest, wola ognia jest. Wiem, że była jeszcze wola chyba kamienia, właśnie Onoki o niej mówił i, i przy walce z Madarą, i właśnie w, w Boruto w tym Arku. Ale jest ta wola ognia, i to jest jedyna słuszna strona. Y a wiesz, a mogłoby się pokazać. To Aha, bo miałem do tego wrócić, co powiedziałaś, że y czasami y istniały, nie wiem, seriale. Ja taki oglądałem. Y y serial dla Ci dziewczyn, nie, może nie, ale 13 powodów. Y był taki serial, gdzie były przedstawione w sumie. Te, te same jakby sceny, tylko z różnych perspektyw. Tak samo został przedstawiony, tak samo był zrobiony serial Skins, yy, też <głynny> dla, dla takich nastolatków, gdy z Natalką go, nie wiem, z rok temu. Yy, także yy, on, one były tak bardzo fajnie przedstawione. Na dłuższą metę to mogłoby być męczące, bo jednak przedstaw teraz całą fabułę, yy, która się wydarzyła w Naruto i Naruto Shippuden z innej perspektywy, to by było za długie, ale... Mogłoby być spoko to rozwinięte w ten sposób, że widzimy właśnie stronę, powiedzmy, od zera zabuzy, dlaczego on wybił tych stóp. Może wtedy, wtedy był po prostu psychopatą, nie? Ale <laughs> może wiecie, e, jakby teraz może trochę nadpisuję jego historię, bo dokładnie jakby nie pamiętam, ale to nie jest ważne. E, że, że może to on miał rację, a został zabity przez tych dobrych, nie? W sensie, że może nie tyle rację, co jego, jego motywy też były słuszne i może byśmy nawet uznali, że słuszniejsze niż właśnie Naruto i, i paczki. Eee, a nie, bo mamy. Konoche, to ona jest najlepsza i ona ma rację zawsze no tylko to też jest na tej zasadzie że Zabuza jednak opuścił swoją wioskę, no nie, więc on jakby nie reprezentował tak do końca tych, tych, tych tak. wartości swojej wioski mm -hmm. tylko jednak swoje takie prywatne własne jakieś, no nie bo... tak, ale on, 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 musiał, on musiał akurat w jego przypadku uciec, bo on chciał zabić tego Jagurę, nie i się mu nie udało, to zaczął uciekać bo był, był poszukiwany Także to, to jeszcze jest uzasadnione, ale tak tylko dałem przykład tego zabuzy. mówię, że jakby na przykład miałoby to się przestawione być od strony Kiry Gakure, to spoko. Pamiętam, że właśnie chyba propo propos Kumogakure, to nie pamiętam, czy to Raikaga wynajmował Akatsuki. Nie, na pewno Onoki wynajmował Akatsuki. Z tego, co pamiętam, do niektórych rzeczy. Ale to nie też wiem, było w filarach wynajmował... chyba, no nie? Nie do końca pamiętam, wiesz, ale... Na przykład ktoś. I może właśnie. Wiecie, on, to, to było złe z perspektywy, wycieku Konochy i że Akatsuki było złe. Ale może to miało jakieś spoko uzasadnienie, o którym się nigdy nie dowiemy, po, po, co, po co pokazywać inne perspektywy. Nie, także moim zdaniem bardzo spoko by było zrobienie yy, właśnie Buruto od strony innej niż Konochy, ale nie dla samego właśnie jakichś tam innych Jutsu czy coś bo też nie, nie są chyba w stanie wymyśleć bez końca nowych Jutsu, których nigdy nie było. Może i są, ale... No, ja myślę, że bardziej no. nie na zasadzie to Jutsu, tylko właśnie tej, tej kultury bardziej po prostu, no nie? Bo tak. yy, przykładowo mamy w Boruto tego yy, syna yy, adoptowanego Gary, i na przykład z jego perspektywy by mogła być pociągnięta fabuła, albo był na przykład też w Kirigakure był ten chłopak, nie pamiętam jak on się nazywał, ale chyba z klanu Hashigaki też, który tam, jak był ten wątek o, o siedmiu mistrzów mm -hmm. miecza, nie to też na przykład z jego perspektywy by mogła być pociągnięta fabuła w jakiś sposób. I, i, i po prostu, do nie, jak, jak to wygląda właśnie rzeczywiście z tej perspektywy po, y, osoby gdzieś tam z innej wioski, a ten Borto sobie o, przyszedł sobie taki Borto na, na, na misję do, do tego kraju Także. i i, i, I tyle, no. nie? I boru jest taki na jeden ark, i, i potem znika. I ten boru to gdzieś tam sobie jest, ale y, w tej wiosce, w której on się pojawił na jeden ark, nie jest to jakaś kluczowa postać, tylko po prostu pojawił się i, i zniknął. A, a, a widzimy totalnie inną historię z innej tak. wioski, no nie? to można by powiedzieć, że tak na przykład ten ten gość, o którym powiedziałaś, którego też nie pamiętam nazwy, nie on jest, że z jego perspektywy jest to anime, a Boruto to jest taki odpowiednik trochę Gary w perspektywie tak, Naruto, no, nie? Tak, że, tak. Że, że jest sobie, że walczy, nawet nie musiałby przegrać, tylko mógłby wygrać, powiedzmy z tym z, z tym gościem, nie? E, i, jakoś I jeszcze go tym się napędzić się wydarzy, że... na przykład do tego, tak. żeby się stać silniejszym, że wiesz, że koleś przegrał z Boruto, no. więc sobie postanawia za cel, że musi stać się silniejszy od niego i w jakiś sposób tak. go prześcignąć, i że wiesz, za ileś tam arków znowu jest jakieś ich spotkanie wspólne, czy coś tego typu na przykład, no nie? No tak, bo został na przykład Hokage, jakoś wojna się wydarzyła, tylko nie taka jak w, w <laughs> ten, i wiesz, i walczą pomiędzy sobą, no, no, no to jak najbardziej mogłoby być spokój, albo że zostali wiecznymi rywalami jak Kakashi i Gai, nie? No. Tak przy, przyjacielsko chociażby, ale nie wszystko musiałoby się kończyć przyjacielsko. No i, i to, to mogło być bardzo spoko. Oczywiście zaznaczam tutaj mogłoby, mogłoby. bo równie dobrze mo, mogliby zrobić. No, dobra, robimy perspektywę y, y, kogoś z, z Kirigakure, ale ona jest. Dosłownie to samo co macie w Boru, tylko z innej strony. To, to tak słabo. W sensie, w sensie to fajnie, by było jakby właśnie jeszcze bardziej popsute, nie. Tak? No, no właśnie o to chodzi, tak. że jakby oni zrobili taką totalną kopię y, konochy w innej wiosce, to to by było jeszcze bardziej popsute niż tak, jak teraz mówiłem No, bo, bo no niby te kiriga, kurę, mruczne czasy minęły, nie? Mhm. Ale na przykład właśnie w tym y, w Kumogakure wydają się takie taki twarde rządy, nie. Że oni e, właśnie chyba też w tej wiosce byli ninja, gdzie e, oni się kierowali tak jak e, na, na początku Kakashi, czyli, e, że misja jest najważniejsza, mhm. oni mogą umrzeć, nieważne, ma być wypełniona misja, nie? Mhm. I że to jest najważniejsze. No, i mogliby to pokazać. I na przykład negatywne skutki tego, że wiecie, w Naruto baby konoszkę, nie masz mieć uczuć, ale wszyscy mają, i to jest, o Boże, takie przepełnione uczuciami. A mogą być z perspektywy, właśnie e, ludzi z Kumogakure, gdzie oni mają być silni, wiecie, tak twardzi, bez uczuć, ale oni też. Ee, że może nie tyle słuchać co, co właśnie w Kirigakure było coś podobnego, a tutaj, że oni są tacy twardzi, yy, wykonają misję za wszelką cenę, ale oni jakby nie chcą, nie? Tylko im to jest trochę narzucone. Mm -hmm. I chociażby mm -hmm. mogli zrobić zamach stanu, żeby zmienić to, cokolwiek, w sensie to, to można by rozbudować fajnie. Ja wiem, że to wszystko brzmi na papierze dobrze, to jest, to jest jak z moimi pomysłami, to jest to, nie? Że ja takie coś mam, o, ale mam pomysł, O ja to zrobię, Pff, po czym ja do siadam, siadam i to jest gówno. Ale no właśnie, wiecie... Yy, ja, ja, ja nie twierdzę, że oni nie umieją zrobić dobrych rzeczy, bo by, były dobre rzeczy. I na pewno by było tak, że nawet jakbyś wzięli inną wioskę i, i innych bohaterów, to część byłaby lepsza, część byłaby gorsza, ale w końcu trochę mogłoby być to coś innego, pomimo tego, że to jest to, to, to samo uniwersum. No, mnie też brakuje na przykład rzeczy typu. Yy że do, do takiej na przykład Góry Miłboku, że dotarł tylko, wiesz, Jiraiya i Naruto na mhm. przykład, a dlaczego nikt z innej no, wioski nie dysponuje tym? Tak. No ale w dalszym ciągu tylko osoby z Konohy, no nie? Mhm. A dlaczego nikt z innej wioski tam nie dotarł na przykład, albo do jaskini no właśnie, bo ta... Tak, no jest jaskinia wróci, tak samo Konoha, można powiedzieć. W sensie, już nie pamiętam skąd Kabuto pochodzi dokładnie. Przepraszam, Skonochy? Nie, nie za bardzo. Znaczy, pamiętam. no ciężko był. Był powiedzieć, bo jego gdzieś tam znaleźli tak. na wojnie, no nie? W sensie w trakcie wojny. Ale nie, on był, on był, on był w siero sierocińcu, więc on był. No w Śrocińcu tak, Konohy. Także można powiedzieć, że Skonochy, tak? Orochimaru no tak. również. Yy, zobaczmy na, na, na ten, na ślimaki, yy, las przykocu, to tak samo, tsunade, no. sakura. No. Po co, po co bustować innych? Yy, jedną z takich rzeczy, których, którą miała dana wioska, ale nikt inny nie miał, to jest na pewno ten, ten wodospad, gdzie Naruto się uczył, znaczy cała wyspa, gdzie Naruto się uczył opanowywać Kyubiego. Mm -hmm. Na mm -hmm. przykład to było tylko dla nich jakby, to spoko. Ale to i tak nie jest trochę, czy porównywalne. No nie no, jakby ogoniaste bestie są silniejsze niż Sagemo w teorii. Więc, okej, okay, ale chyba nie było niczego takiego więcej, żeby, żeby inne wioski miały coś na wyłączność. Co? K Kraj Wiatru miał na wyłączność pustynię? To no zajebiście, no, no, także chyba nie było niczego takiego, żeby ktoś miał inne busty, nie? A, a spoko by było. W sensie, no jak już mamy robić te busty, to fajnie, żeby każda wioska miała cokolwiek do tych bustów, a nie typu. E, tylko to chyba wszystko, i nie mają No nic. właśnie, to jest strasznie niezrównoważone. A dla mnie byłoby to o wiele ciekawsze, gdyby to było bardziej zrównoważone, nie? I że powiedzmy teraz, dobra, nie walnę takim spoilerem, ale stało się w Boru to, co się stało i, i na przykład. Naruto już y, może korzystać tylko z niektórych swoich zdolności, i teraz może na przykład y, ktoś inny z innej wioski też był na górze mi boku i też może korzystać z tej zdolności, i okazuje się, że Naruto już y, no, nie ma aż tak łatwo z innymi, no nie? Y, także no, mhm. dla mnie to by było bardzo ciekawe, gdyby y, się okazało, że Naruto nagle jest w stanie spotkać y, przeciwnika, który zna te same, Gdzieś tam techniki, co on i, mm -hmm. i, i Naruto, przez to nie, nie jest w stanie przez y, nagłego busta gdzieś tam mm, go pokonać. Yeah. Tylko musi być to jednak pociągnięte w inny sposób niż do tej pory y, widzieliśmy to wszystko w Naruto czy w Bruto. Mm -hmm. bo, bo teraz właśnie... Bo, no, y, no to, to, to co jest dla mnie jedyną rzeczą na plus... Nie podoba mi się jak to zrobili, ale fajnie, że w końcu w jakiś sposób y, znerfili niektóre postaci, bo były już przesadnie nabustowane i to jest jedyna rzecz, która mi się póki co w Boruto podoba, tylko nie podoba mi się jak to zrobić ale już okej. Okay. Mm -hmm. i spoko jakby teraz się okazało, że yy, no Konoha nie ma już dwóch najsilniejszych yy, ninja na świecie tylko są porównywalnie silni do pozostałych, tylko do tego ci z innych wiosek też musieliby mieć jakieś tam yy, specjalne zdolności, które się jakoś wyróżniają a póki mm -hmm. co to się nie zapowiada chyba E, dobra, to ja mam dwie kwestie. Raz, że. E, że zapomniałem nie, raz, że e, to, to co nie chcesz spoilerować, to ja też nie chcę spoilerować, ja wiem, pomimo tego, że nie oglądałem, e, to, to ciężko nie wiedzieć. E, i ciężko to obchodzić żeby ja nie powiedzieć. Że, że... Yy, to znaczy ja będę mówił tak, że ci, którzy nie wiedzą o co chodzi, nie będą wiedzieli o co chodzi, a ci, którzy będą wiedzieli o co chodzi, to i tak domyślą się o co chodzi. No. Także ja wiem, że to było smutne, nie? Ale dla mnie z perspektywy osoby, która wie, jest to w ogóle nie, niepotrzebny mnie... smutek trochę, dlatego, że nie oglądałem. O, tak. Mnie nie tyle chodzi o to, że to było smutne, tylko... Znaczy, że... ja, ja wiem o co ci chodzi, ale ja, ja tak, tak, chcę, chcę mieć włas... tylko tracam coś nie do tematu. Okay. Tak naprawdę, nie? Okay. Bo, chodzi, bo wiesz o co mi chodzi? Że to, co się stało y, za kilka lat Narutowych, nie ma żadnego znaczenia. No. Bo trochę jest jak z Edo Tensej. Y, tak? W sensie, ci, co wiedzą, co się stało, wiedzą, że to wróci? No. Prędzej czy później? A ci co? Chyba, że chyba, że. Ja może nie wiem, że nie wróci z jakiegoś powodu. No ma nie wrócić, a jak wróci, to to będzie już totalna Aha. kpina, także no. Aha. No dobra, no to może nie mam racji, ale z drugiej strony ta osoba mnie w ogóle nie interesowała przez całe naruto, naruto się powinien, więc w typie to mam. Ale może dlatego, że nie oglądałem, to mnie to nie rusza. Dobra. Także nieważne jest ten, to, co mówiłem, a, a to drugie, co chciałem powiedzieć, kurde. A, o tym nerfie, to no. znowu, e, w Boruto, też chyba robiłem taki sam odcinek, w sensie, że właśnie znerfili te postacie, ale to w ten sposób, że one strasznie głupie się zrobiły, te postacie w Naruto, jak y, Boruto używa narzędzi ninja, ja wiem, że teraz powieram, ale to jest początek tego, y, początek Boruto i to jeszcze słaby początek Boruto, y, Używał tego, tego narzędzia, używa no. jakichś tam rzeczy, super fantastycznych, w ogóle wszystkie żywioły, a ten, ten takie, ha? Ale on jest dobry, bo jest Naruto. Typiara, która się specjalizuje w broniach, no. ona nic nie wie o broniach, nie? O, ten gościu, który ma 12 lat, i ja, 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 nikt z, z, w jego wieku z Naruto nie potrafił używać dobrze jutsu, a on potrafił wywołać lawinę wody, tym. Tym bardziej, że nie ma takiej natury i używa wszystkich pięciu żywiołów, chyba. Może się mylić, no, że wszystkich pięciu I Też jeszcze nikogo nie zaskakuje trochę. to, że on tak. to potrafi, bo to jest tłumaczone, że wow, syn y, Hokage, tylko tak, że Hokage tak, ma w sobie tak, tak. dziewięciogoniastego, więc przez to jest silny. Tak. A jakby Burton nie odziedziczył tej czakry ani nic tego typu, więc tak. dlaczego? I jakby to no, jest super. I, I teraz mamy tak. W pierwszym razie mamy geniuszów, dwóch co najmniej, czyli Sasuke i Neji. Mhm. i Podniecane jest, że Sasuke potrafi używać Gokakyu no Jutsu. No. Tymczasem Boruto używa potężnej fali, Poczuje do tego, tego, Raitona, żeby, żeby jakieś tam spowodować, wiecie, Prądy na wodzie, czy cokolwiek. I, I to wszystko jest takie, ale on jest super, bo on jest od Hokage, nie? I on jest zbustowany, a te postacie, które powinny to wiedzieć, One, nie, spoko, dobry jest. To jest właśnie znerwienie ma sens, ale jest totalnie źle poprowadzone. To się zgadzam z tym. Wca, wcale nie ominęliśmy tematu trochę. Ale... Ej, my, my w ogóle, ja mam wrażenie, że może z 15% tego, co mówimy, to jest na, na temat, który miał być, ale no reszta to jest tak dookoła. No już, już z Nekonem i trochę też z Tobą no, przyzwyczailiśmy się, że ten podcast nie jest o jednym temacie, tylko jest o tym, co, co tam w, w głowie jest to takie... I teraz gadamy o tym. Mam wrażenie, że to był taki temat, gdzie jednak mogliśmy sobie jakikolwiek zarys przygotować, bo tak to trochę błonimy tak, wokoło ale... i, i mówimy totalnie I... bez sensu. Oczy, wiesz co, nie ja, tak bym nie wymyślił jakiegoś czegoś nowatorskiego, bo po co ja to wymyśleć, jak ani to się nigdy nie, nie, nie zdarzy, że coś, to się może ewentualnie nazywać, tylko No, tą, tą nowelkę. Ja wiem, że trochę krążymy, tro trochę zataczamy o temat, trochę nie, ale i tak mówimy, mam wrażenie o tym, o czym jest ten temat, czyli yy, że jeżeli to by było poprowadzone w stylu Kopia, co najpewniej by było to, to, to jest Zły kierunek Ale jeżeli zrobiliby wioskę, która ma własne Zasady, inne niż Konoha I nawet mogłoby być właśnie W podobnych czasach jak Naruto, Naruto, Shippuden Albo zaczynając od Czasów Boruto, bo, bo zależy Z której strony pójdą, to myślę, że mogłoby być I tak, i tak dobrze, bo przecież Można zrobić wspólne czasy, w których e, Masz zarys Tego, co się stało, na przykład że Jagura był kontrolowany, nie? Mhm. Ale jak do tego doszło? Co się działo już? Jak był kontrolowany? Bo nie wiesz, nie? No. I, I to mogłoby się jakoś łączyć. Miej, moglibyśmy mieć uwielbiane przez twórców narodu flashbacki, tylko że z drugiej z perspektywy, nie? Gdzie, gdzie to wszystko się łączy. Czasami się pojawiają te sceny, które już znamy, i, i pomimo tego, że znamy, one mogłyby być fajnie poprowadzone. Y i, I ja tak to widzę, że to mogłoby być fajnie wykorzystane, ale znowu, y, równie dobrze mogłoby zrobić świetnie Naruto z perspektywy konochy. Tego, że możemy gadać po fakcie, nie? A to, co na papierze czasami może dla nich brzmieć, o, to jest zajebiste, a nie wychodzi totalnie, a to, co zrobią dla odwal, widzisz, że o jest zajebiste. Trochę tak. Także tak działa, y, jakby nie przewidzisz wszystkiego, nie? Y, nikt nie robi nic idealnie. Y, nie, nie znam ani kanału na YouTubie, który by tak zrobił. Jest na przykład, uwielbiam chociażby Darwinów, nie? Mm -hmm. Ale i większość, co ich oglądam, jest. Mm. Ale są serie, które mnie tak średnio interesują, i mówię, jak taki kanał, który ma świetne pomysły, za każdym razem robi coś tak. Może nie tyle słabego, bo to nie jest słabe, ale na przykład w mój gust nie, nie, nie trafia i na przykład y, chyba wszystko z ich głównego kanału pochunąłem. Oglądałem po pięć razy niektóre rzeczy. Y, na przykład znienawidzona seria przez, w teorii albo trochę tak przez, przez ludzi niektórych znienawidzona, przez drugich y, przez nich samych jest wyśmiewana, że jest nienawidzona, czyli y, ten dziennik internetowy, to ja co najmniej tak raz na pół roku oglądam wszystkie odcinki, bo uwielbiam y, i wiesz, i i to uwielbiam, ale na przykład, jak ostatnio robią na drugim kanale, czy, czy tam nauka, nie rozumiem, to oglądam, ale z takim, e, trochę to takie średnie, nie? Pomimo tego, że uwielbiam ich e, i, i uważam, że robią zajebiste rzeczy, to tak samo w, w tym, e, może w ich głowach to się działo, że to, ale to jest super, nie? No. Ale nie wszystkim siądzie, no, no a, a że, że mamy sobie Bruto, które oni mogli mieć plan, który w ich głowach wyglądał świetnie, to też gadaliśmy kiedyś o tym z Nekonem to może nie wypalić po prostu, no nie przewidzisz tego, nie zadowolisz też wszystkich. Też tak naprawdę y, mieliśmy strasznie dużo ten, ten timeskip, no nie? I mnie na przykład brakuje czegoś takiego, że jakim cudem w przeciągu tam, nie wiem, 10-15 lat konocha z takiej wioseczki, czy jakakolwiek inna wioska, z takiej o-wioseczki się nagle stała, wiesz, jakby mamy przeskok, nie wiem, z roku 1200 do roku 2020, jakby patrzeć na nasze na przykład, nie? I, mm -hmm. I jak to się stało, to też fajnie by było, gdyby to na przykład było w jakiś sposób pokazane trochę z perspektywy innej wioski, albo nawet i z Konohy, tylko tak trochę wcześniej, w sensie chociażby jakiś tam zarys tego, jak Konoha się odbudowuje i cały świat się odbudowuje po, po Wielkiej Wojnie. Nie wiem, mnie tego trochę brakuje, tak, tak, tak odczuwam. i No bo tak naprawdę, kurde, y, jak, jak była Wielka Wojna w Naruto, Shippudenie, to y, ty robiłeś film, tak, o geografii, to y, gdzie y, mniej więcej była ta wojna? W sensie. Mm. Na, teren, na terenach kraju błyskawicy. Okej. Okay. No to na przykład właśnie spoko by było, gdyby w, pokazali nam, zamiast Bruto, to na przykład masz kraj błyskawicy i zaczyna ci się fabuła trochę wcześniej niż się zaczyna w Bruto, i pokazują w jakiś sposób, jak to, co tam się odbudowuje, wszystko po, po wiosce, po, boże, po wiosce, po, po wojnie. Dla mnie by było spoko coś takiego, bo tak to ja mam, nawet jak oglądałam wczoraj dwa ostatnie odcinki Boruto i tam w ogóle jacyś reporterzy z mikrofonami, z kamerami, ze wszystkim i on takie... W sensie, kiedy doszło do, do, do czegoś takiego, nie? A, Jakim aha, cudem? A to już miał Konohamaru w, 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 w podkończniu No dobra, no miał. ten jak ten, jak było ślub. No kinali, tak, no. no ale to, ale to, 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 to też... jeszcze znaczy, żeby nie, nie zjechali w komentarzach, to że, to było że znamelki, ja powiedziałem, no. że... No, że, że tam to było na, mniej więcej w kraju Błyskawic, bo tam się w, w różnych miejscach rozgrywało. No. mniej więcej na granicy kraju Błyskawicy z krajem, którego teraz nie pamiętam, Krajem Mrozu, czyli tam gdzie był ten, gdzie oni mieli te, no posiedzenie, te, te, tą radę no, okay, z innymi, patrz, zapomniałem. Tak, no nieważne. To mniej więcej tyle, żeby tam nie niepokalić, e, bo nie tutaj dokładnie. No, no, w różnych miejscach trochę się rozgrywały, więc ale głównie powiedzmy na terenach e, kraju błyskawicy, gdzieś tam na granicach. No, e, to, to, to tak, no, to znaczy, mam wrażenie, że też gadaliśmy o tym już z Nakonem, że ten postęp. Może boleć, ale on nie jest tak bardzo nieuzasadniony. Ja tutaj trochę będę bronił akurat bo to nie spodziewaliście się pewnie, ale będę trochę bronił z tego względu, że to je jest możliwe taki skok, bo zobacz, że oni mieli wojny, y mogli się skupić głównie na tym, na rozbudowie. Y też trochę nawet ninja zanikli, nie? W sensie zawód ninja nie był bardziej tak bardzo potrzebny jak kiedyś, więc y mogli iść bardziej w stronę rozbudowy. No i wystarczy spojrzeć na to, że. Y ja jak miałem komputer tak w dzieciństwie, czyli jakieś powiedzmy 15 lat temu, to pamiętam jak składałem komputer i zrobiłem sobie 100 kB RAMu i mówiłem o Jezu, ale prędkość! A dzisiaj to jest nic, to, to, to nie wiem, czy bym odpalił telefon, jakbym miał tyle, także yy, no. No jest, dobra, wiesz. ale mimo wszystko byłeś po wielkiej wojnie, gdzie miałeś przecież tyle zniszczeń do odbudowania i co i kiedy oni byli wiesz, w stanie wszystko odbudować w tych wszystkich wioskach i potem jeszcze taki postęp cywilizacji w takim krótkim okresie czasu. No widzisz, to przychodzi taki Yamato, jak yy, po Arkus i robi chmoku, to jednak domy powstają, także easy, jeszcze jak to okay. jest, nie? Mhm. Łatwo, łatwo dobrze. Dobra, myślę, że, że, że tam nie, nie będzie za bardzo już o czym mówić, bo właśnie powiedzieliśmy, mam wrażenie, trochę i trochę nic, ale też, bo właśnie to chodzi o to, jak to się wszystko poprowadzi. Możemy mieć na to jakąś swoją teorię, ale to może nic nie znaczyć, bo no mówię, Naruto. Oni uwielbiają powtarzalność. Niektórzy piszą. Ja robiłem filmik o Minato, że byłby słabym Hokage, bo tak uważam z perspektywy tego, co widzia widziałem i trochę wiem, jak działa Naruto, więc y, uważam, że on by się niczym nie wyróżniał w porównaniu do reszty, bo byłaby wola ognia: y, wszystko mhm. dobrze kochajmy się, świetnie jest, i on by po prostu był takim. Y, Hokage jak poprzedni. Tym bardziej, że bardzo często słuchał trzeciego. Y, I dosłownie trzeci mu mówi coś? Dobra, mi na to robię to. I, i tak to mniej więcej wyglądało. Więc y, byłoby to samo. Tak samo robiłem filmik, jak wyglądało, jakby Jiraiya Jirai nim został, bo chciał. To mówiłem, że prawdopodobnie y, zostałby właśnie kolejnym takim samym Hokage, jak poprzedni. No właśnie, to też było na Naruto zasadzie, lubi, że Jiraiya miał, no bo jakby to, to tak naprawdę cały czas było, że na zasadzie mistrz uczeń, co, co oni tam zostawali tymi Hokage, to każdy od każdego się uczył po kolei i niby Tsunade tak. była gdzieś tam taka z od, gdzieś z, z odskoku, że, że nie, nie uczyła się jakby, znaczy dobra, uczyła się, ale że, że no. Mogło się wydawać, że może będzie trochę miała inne podejście ale, do, niż pozostali hokargaci wcześniejsi, ale miała mm. dokładnie takie samo Tak dla no, mnie, tylko że jeszcze sobie przy okazji. O ty, o, o, o ty będę jeszcze mówił, bo yy, będę przedstawiał jej postać gdzieś tam jako następną, bo jest, jest piąta, czwartego już przedstawiłem i ja już mam tytuł, ale jeszcze nie mam w ogóle coś do odcinka. Yy, yy, nie będę spoilerował, bo, bo ona jest trochę inna, ale. Czy pozytywnie, czy negatywnie zobaczymy, możemy tutaj spekulować. Mam na pewno i pozytywy, i negatywy z jej perspektywy. I ja tak poza tym to chyba, chyba będziemy powoli kończyć. Mam tylko jeszcze jedno pytanie, też od kogoś, nie wiem, czy z niepoprzedniego odcinka. Które no my się szybko rozpykamy i, i do, do widzenia mi się będzie godzina podkaściku. Czyli czy macie jakieś postacie, które uważacie za najbardziej zmarnowane potencjały w serii, lub postacie, które za pierwszym razem was porwały, ale później strasznie się zawiedliście na tym, jak je przedstawiono w dalszym biegu fabuły. Trochę o tym gadaliśmy, ale Boże, ty masz takie postacie, o tak? No, ja mam takie postacie, to na pewno ja ubolewam bardzo, jak, jak Shisui jest poprowadzony. Ja hmm. bardzo ubolewam, że, okay. że szisuję że to jest wszystko takie spłycone, że, on, że to jest postać tylko taka, żeby, żeby historia i też jego się miała trzymać kupy. Strasznie mnie to boli, bo ja, ja, ja bardzo lubię szisuje. Ja nie jestem nawet w stanie uzasadnić, dlaczego ja. Y ja go tak lubię, ale ja bym bardzo chciała, żeby Shisuego jego historia była mocniej pociągnięta, czy tam nawet, żeby w historii też jego była ta, ta historia bardziej rozszerzona, ale ja strasznie ubolewam, strasznie. Dobra, to ja teraz tak, mówię ci, co myślę? Wiem, identycznie, w sensie. Co do Shisui'ego, też go lubiłem. Ja, Jak robiłem pierwsze ciekawostki, nie zremasterowane, to mówiłem, że i teraz robimy ciekawostki o jednej z moich ulubionych postaci. No. Shisui. E, i, I zrobiłem, bo ja też miałem ze wszystkiego. Ale spoko gość. Tylko nie, że byłem młodszy, nie zastanawiałem się nad, nad Naruto w ogóle, w sensie, wiesz, jak robiłem topkę, daj postaci, to po prostu wybierałem sobie z głowy, pszt, lecimy, koniec. Mm -hmm. I tak to wyglądało mniej więcej kiedyś. Teraz się bardziej staram z tym researchem, jakby opierać się na te, statystykach też i takich, i tak, pierdołach. I z tym Shisuję miałem takie, no jest trochę mech przehajpowany, ale. Nic mnie to nie za bardzo interesowało. Później zrobiłem filmik, że czy on jest tak naprawdę taki super silny? Gdzie argumentowałem mniej więcej to, że no nie, bo wszyscy. Bo on umarł, zginął, czy no. cokolwiek się tam z nim stało, i on nie miał jak się rozwijać, więc został na jednym poziomie wysokim, ale nie na tyle wysokim, żeby by jakkolwiek zagrozić tym silniejszym, którzy cały czas się rozwijają. Ale nadal miałem chyba wtedy jeszcze takie podejście, że no. Jest spoko, spoko całkiem postacią. Ja dosłownie oglądał, czy oglądałem jakiś filmik na YouTubie, czy poprzeczytałem książki, miałem takie. Kurde, mi to idealnie pasuje do tego, jak on się bardzo poddał i po prostu. Nie zdecydował, a brak decyzji jest też decyzją, i, i to było najgorsze, co mógł zrobić, i, i zacząłem go nie lubić po prostu. Yy. Tak można zrobić z każdą postacią, także spokojnie, jak... Y, to nie dlatego, że szysujesz jest tylko że akurat mi się tak wpadło w głowę, ale jakbym chciał, to bym prawdopodobnie zrobił teraz Wam materiał o tym, dlaczego Itachi jest najgorszą postacią Naruto, bo zrobił jakieś tam rzeczy i... ale nie chcę, bo lubię go, <śmiech> <śmiech> także spokojnie, <laughs> zostawiam. Y, i, i, I tak to wyglądało, wiesz, że po prostu nabyłem jakieś nowe doświadczenia y, w związku z tym, co obejrzałem czy przeczytałem, czy już nie pamiętam, i postanowiłem to przełożyć na świat Naruto, gdzie bardzo dużo mi się ten yy, łączyło, kropek. Dlatego go tak. No, znienawidziłem to jest mocne słowo, I wiesz, ja sobie żartuję, tak samo że nienawidzę sakury czy coś. Ale ja dosłownie mam zerowe uczucia do, do, do tej postaci, nie? Po prostu. Czy, I czy, nie lubię. Czy to jest, jest ten moment, kiedy powinniśmy jest... się zacząć kłócić. Nie, nie, no jakby. sam mówisz, że nie wiesz, że lubisz wszystkiego, tak? No, nie, no lubisz wiem, że nie. Po prostu, ty... bo jest. I, i ten, i jakby ja to rozumiem a ja mówię, a ja tutaj szpilę wbiję i po prostu powiem co mam w, w głowie i ja nadal tak uważam że on się bardzo poddał i tak jako, jako postać, która istnieje do jednego celu i jak miał zostać przystawiony no to nadaje się idealnie i dobrze się stało bo miał przebudzić tylko MSa u takiego więc to jest jakby ok ale jakby już zagłębić się w tą postać to nie jest ciekawie o tak dla mnie, nie? No, i ale... to mi się nie podoba. Właśnie. No. Dlatego y, odpowiadając na to początkowe pytanie, które ktoś tam zadał, no to ja no. bym właśnie chciała, żeby Shisue nie był postacią, która jest tylko gdzieś tam potrzebna do rozbudowania historii Tarciego, y, tylko żeby był postacią, która wnosiła coś tam więcej. Aczkolwiek, no, rozumiem, że muszą być takie postacie, niestety, i przykro mi, że padł akurat mhm. na Shisujego, że to akurat on musiał zostać tą postacią. No ale właśnie... też myślę, że, że do Kishimoto pisze sobie to wszystko i rysując sobie to wszystko, to chyba nie przewidywał, że Shisui będzie ogólnie tak lubiany w fandomie. Tak. Dokładnie, bo my tu mieliśmy cały podcast z Nekonem o tym Shisui, gdzie też nie było czego za bardzo mówić, bo on miał 5 minut w watch time'u, czyli w sensie tego czasu antenowego no, no, no. w Naruto, także, także nie było za bardzo o czym mówić, ale rzeczywiście my też tam mówiliśmy, że Mógł się on tego nie spodziewać, po prostu, nie? Że zrobił postać, która ma być uzasadnieniem dla innej postaci, ale nie spodziewał się, że ludzie go tak pokochają, nie? I, 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 i to mogło wyjść przypadkiem. E, także ty masz tą postać. Ja mam y, zmarnowane pocenie, to jest dla mnie ten, ten, y, no. bo, bo gadaliśmy o tym. Po... Nie będę tutaj się bardzo, bardzo rozwijał, bo gadaliśmy też z nakonom o tym, jakbyśmy rozwinęli poboczne postaci, więc dla mnie jest ten, ten, bo ona w ogóle się nie rozwinęła, tak w ogóle w ogóle i żal, że ona nie ma jakiegoś właśnie miecza, czy czegokolwiek, czegoś takiego tylko dla niej, co jest, to jest, co jest po prostu jakby takim jej symbolem, a nie rzucanie shurikenami, nie? Także tutaj bym powiedział, że to jest zmarnowany potencjał, ale czym się kim się zawiodłem, to jest Kabuto. Yy, Kabuto w pierwszej serii, nie dość, że był właśnie szpiegiem, yy, dużo pomógł w, w ataku na wioskę, na początku w ogóle tak on kontrolował wszystkich, nie? No. Że, o jezu, jaki tam średni jestem, ale mam karty z, z informacjami o ludziach, gdzie te karty też później nie były za bardzo wykorzystywane, ale było uzasadnione w sumie, jak spojrzysz, spojrzysz z, z dalszej perspektywy, że on miał te karty, miał informacje o ludziach, bo był szpiegiem po prostu i on był strasznym badasem w pierwszej, w pierwszej serii. A co kim się stał w Naruto Shippuden mi się w ogóle nie podobało. Ja wiem, czy w Shippudenie jeszcze w sensie, no w Shippudenie, kurde, no typ ci wojnę zaczął, nie, i ją prowadził, więc tak. nie wiem, czy to się aż tak zmieniło, ale to, co się potem w brutto z nim stało, to już jest w A, a to, 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 już, to, już, to, już, to jest też śmieszne, ale, ale już nie o to chodzi, w sensie, bo kabuto w sumie do wojny. Hmm, nie pamiętam za dużo Kabuto do wojny i nie wiem, czy się z nim coś takiego działo. Mm, to może no, być południe. Był jeden. tam wątek, że on jeszcze był tym szpiegiem dla Sasariego, no nie? Mhm. Tak, a, było coś, tak. Taki, Ale Kabuto z wojny, który wiesz, właśnie Edo Tensei, one finalnie, prawie nic nie znaczyło to Edo, Tensei, Edo Tensei. Jak tak spojrzysz na postacie, które nie są no to nikt nie zginął. Ma Madara był jedynym przywołańcem, który naprawdę zrobił yy, ten. Yy, różnicę, neji's Jakkolwiek. Kiną. A. Yy, co to? Neji zginął. Tak, no to mówię, ale, ale. Bo ja mówiłem w ostatnim odcinku dotyczącym Ramy, że Madara tak czy siak został wskrzeszony, ale no zrobił różnicę tą, że piątkę Kage rozwalił, nie? No. Yy, I później właśnie Neji zginął, czy coś. Yy, to, 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 to tyle. Yy, ale. Cała reszta, Edo Z, tak średnio bym powiedział, cokolwiek wniosła w takim finalnym rozrachunku. I sam Kabuto w walce z Itachi mi się bardzo nie podobał. Yy, gdzie on był taki właśnie, o jestem tu koksem, który wiesz, dawaj tutaj yy, się wzmacniamy, kawa, lecimy. Ale jednocześnie jestem takim, nie chcę powiedzieć płaczkiem, tylko że jestem takim, nie wiem kim jestem. O, w sumie to do, do jego historii idealnie pasuje. I trochę mi to ryłowanie, że. W pierwszej serii wydało się takim Badasem, gdzie walczył z Tsunade w ogóle, nie? Że y, Naruto prawie poskładał. On w sumie składał dobrze Tsunade, dobrze z nią walczył, nie? A, a później jest takim leszczem. Leszczem. A czy wiesz co? Moim zdaniem właśnie to, 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 co było w drugiej serii, to pasuje to do jego historii. Tak ogólnie tutaj, co nam została przedstawiona potem, nie? Że, że on tam był i w tym sierocińcu mhm. i tak dalej. To moim zdaniem to właśnie tak pasuje. W sensie nie, nie zgrywa się to rzeczywiście z tym, co było w pierwszej serii. Ale wydaje mi się, że, że to nawet co, mówisz, że, że był takim płaczkiem, że nie wiedział sam, kim jest, to moim zdaniem, mhm. patrząc na taki ogół, który nam został przedstawiony, no to właśnie jest to gdzieś tam. Ma to jakieś podłoże w tym, jak wyglądało jego dzieciństwo, nie? Mhm. Że, że, że on, wiem, on nie mówisz. potrafi się odnaleźć sam, nie wiem, gdzieś tam w swoim życiu, nie? Mhm. I... Wiem, o czym mówisz, i prawdopodobnie mógł zmienić zdanie po filmiku, który zrobię, powiedzmy, że opis fabuły Kabuto, czy opis no. po prostu postaci Kabuto i, i trochę się bardziej, wiesz, do tego przyłożę. Ale ja mówię tak z perspektywy osoby, która obejrzała anime i y, jeszcze się nie zagłębiała w temat Kabuto. To mam wrażenie, że o, o, on właśnie w pierwszej serii był super takim Badasem, a w drugiej taki właśnie on, on, on mi nie pasuje, nie? Ale to też dlatego może, że on mi trochę jest obojętny w tym momencie. I może być to samo, co z Kakuzu miałem. Czyli, że Kakuzu zginął, i to było fajne show, nie przejmowałem się do momentu, gdzie nie zacząłem tego jakby bardziej rozkminiać, mm -hmm. wiesz, że Kakuzu rzeczywiście był koksem i może z Kabuto jest tak samo, ale no ja jeszcze jakby nie wgłębiłem się w temat. No bo jednak e... gdzieś tam ta historia, Kabuto, która nam została przedstawiona, no to ona była taka traumatyczna, no nie? Więc y, mnie się wydaje, że to właśnie jest uzasadnienie tego, jaki on był w Shippudenie. Mm -hmm. Może właśnie to, to, jaki był przedstawiony w pierwszej serii, nie do końca się z tym może gdzieś tam łączy dobrze, ale to, co było w Shippudenie, moim zdaniem, jest jak najbardziej okej. Okay. Była na przykład taka y, YouTuberka kiedyś, y, nazywała się Kotasak29, i ona na przykład y, robiła film o Saskę i o. Karin, gdzie przy Karin mówiła, że dramatyczna przyszłość spowodowała, że jest jaka jest, a przy Saskę było, że kretyn, idiota i w ogóle nieuzasadnione, nie? I tak. właśnie mnie to tak trochę... Hej, hej, w sensie, patrzmy na, na tę historię tych, tych postaci, jeżeli jest nam przedstawiona, no nie? I jakoś to sobie bardziej analizujmy. Może, jeżeli mamy taką możliwość, bo rzadko kiedy mamy taką możliwość, bo nie każda postać jest nam dobrze przedstawiana, mhm. ale no akurat kabuto, wydaje mi się, że był dobrze przedstawiony. No, że dowiedzieć, to jest kwestia perspektywy. No i kiedyś też bym powiedział, że Sasuke to jest główniak który robi dziwne rzeczy, ale tak naprawdę on nie robi dziwnych rzeczy. W sensie. Yy, robi dziwne rzeczy, to ale wydawać, jest uzasadnione, robi... nie, bo ma ro... tak, ta, z rytą To samo chciałem powiedzieć. <laughs> tak, tak. To, to, samo, to samo chciałem powiedzieć, więc. Yy, no, kiedyś po prostu nie rozumiałem. I być może z, ka z Kabutu to się zmieni, ale na przykład to o właśnie o tym Shisuim, czy mi na yy, Ja podtrzymuję. Póki co, bo to jest moja najnowsza jakby opinia, bo mm. może zmienię kiedyś zdanie, bo nowe doświadczenie nam wyje, nabiję, nie? ale póki co, jest to moja yy, po prostu opinia. Ale jak nie podobają Ci się jakieś tam działania Szisuego, to a tak lubisz i to na przykład nie dostrzegasz różnych powiązań między Libi i ich gdzieś tam zachowaniami na przykład? Dobra, musimy kończyć. U, u, ja się wyłączę. Nie, no ja nie mówię, nie twierdzę, że Itaczy zrobił wszystko idealnie. To, no, jak, jak będę robił... Piąty raz y, opis Itachi'ego, itachiego to, to wtedy, wtedy się zastanowię. No. Ja będę szukał minut na siłę. Bo żeby dla mnie na przykład zabawić. tak jak Shisui y, wypełnił to, y, nie powiem na głos, y, t, a, a na przykład, i to była ucieczka, to od, op, od odpowiedzialności, to moim zdaniem tym samym było zostawienie Saska przy życiu na przykład przez Itachi'ego, no nie? Y, o, o, co? Co mógł go zabić, tak? No. Moim A, zdaniem, no dla, dla samego Sasuke byłoby to na przykład lepsze, nie? A Itaci nie, nie potrafił podjąć takiej, w sensie, nie, nie potrafił tego zrobić, więc tego nie zrobił, tak z mojej perspektywy to trochę wygląda, bo no tak. dla, dla, dla byłoby Lepiej, psychicznie po prostu, gdyby zginął no, ze wszystkimi. No, ale finalnie ale... na nie mu się udało, i, ale w sumie to też zależy, nie? Bo też miał trochę plan, bo on chciał, żeby był silniejszy, a wiedział, że zginie. Wiedział, że to będzie jego oczy, albo przynajmniej go tak zmanipuluje. I dodatkowo jeszcze chciał użyć na nim Kotoamatsukami. Więc nie powiem, że to było bardzo moralne, ale no. jakiś plan był. Więc <laughs> nawet wiesz, wiesz, chodzi o to, że e, on, on jakby podporządkował jego życie, no. I nawet jeżeli on miał przerypane to życie Saskę od początku przez niego, to on chciał na nim użyć kotła sukami, żeby gdy już się stanie silny, był tym dobrym. Więc. Nie powiem, że nic nie stracił, ale mógłby nic nie stracić, gdyby użył to kotła masuki. Tak, jakby zrzucił na niego gończotsu, że jakby rodzice zawsze żyli i nic się nie stało, nie? No. Dobra, nie, to, nie, rozwoźmy, temat, się. nie, nie no właśnie, rozwoźmy się. No właśnie nie rozwoźmy się dzisiaj już na... Jak, jak mamy zrobić odcinek na temat bitwy, to możemy o i tacie pogać. Możemy. Dobra. Ale na tym, na tym podcaście to już wszystko. I nie ma y, bawienia ja się w długie pożegnania. Elo!